every love goes, there is also misery. Bang! Bang, bang, bang! O, tak, tak! Przygotowania dość istotne! Siema widzowie, siema widzowie! Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczek. Witam bardzo serdecznie w następnym vlogu, ludziska. W następnym vlogu, aż sobie wstanę i pójdę. Tak to mogę powiedzieć. Wstanę i pójdę. Ale już wracam. Ogólnie dzisiaj, zanim przejdziemy do konkretów, zostawcie mordeczki oczywiście soczystą łapeczkę i piękny, oczywiście magiczny prostokącik. I możemy zacząć. Zwane subskrypcją. I ludziska, dzisiaj mamy owoce, warzywo, owoc. Czyli owoce. Owoce, a nie sam owoc, ludziska. Ponieważ byłem świadkiem takiej innej rzeczy, że jak będę jadł owoca, to owoc nie jest w owocowie równy, prawda? Dlatego przygotowałem śliwki. Śliwki. Tutaj mamy śliwkę, która jest w najlepszym w sumie stadium, tak to mogę powiedzieć. W najlepszym stadium, świeżo umyta. Delikatne ma w sumie smażeczki, tak to mogę powiedzieć. Potem mamy inną śliwkę, która jest zdecydowanie z większymi smażeczkami. Na przykład w tym miejscu, ja wiem, że fokusuję to bardziej na moją twarz, więc może to zobaczycie bądź nie. I na samym końcu mamy sztywną śliwę, która jest nawet z tej strony ludziska zielona. I ogólnie będę analizował wszystkie trzy owoce, więc jakby to zacząć? Od najlepszej do najgorszej? Chyba najlepiej wtedy będzie. Od najlepszej do najgorszej będę w ogóle nie sprawdzał. I ogólnie ludziska. Z czego taki owoc słynie? Słynie z tego, że jest koloru... Jaki to jest kolor? Ta jest fioletowa. Ta jest niebiesko-fioletowa. Ta jest fioletowo-brązowo-zielona. Kij wie, jaki owoc ma normalnie ten owoc? Chyba niebieski, co? Dobrze mówię? Śliwka jest niebieska? Chyba tak, to nie, śliwka nie jest niebieska. To jest ciemny, niebieski kolor. W sumie, jak wiadomo, mężczyźni znają góra 8 kolorów, więc w sumie ciężko stwierdzić. I zaczynamy, więc lecimy, lecimy, nie śpimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy, sprawdzamy. Jest skórka. Jestem w stanie otworzyć go. Dobra, nie udało się. Jest ogólnie skórka. Czuć skórkę, że jest taka twardawa. I środek jest taki koloru zielono-żółty, czyli takie, powiedzmy, ultimatum Google Sakum. Czyli prawie git, ale nie do końca. Czuję się to, że brakuje tu trochę. Że jest to słodkie. Muszę to przyznać, jest to słodkie. Więc już jest spoko do smaku. Twarda skóra. Czuć to na kilometr. Jest mega twarda. Więc według mnie lepiej by było to jeść bez skóry. Bo jedna skóra dodaje takiego dziwnego smaku. Aż wyciągnę tą pestkę ze środku, bo utrudnia mi życie. Ja pitole! Co tu się dzieje? No i będę chyba. Smaczny jest. Smaczny jest, nie jest to kwintesencja takiej bardzo wielkiej słodkości. W skali
od 1 do 10 dałbym 7,5. Dałbym 7,5. Bo jednak delikatnie brakuje tej delikatności w skórze, bo jest sztywna. Brakuje takiej miękkości. No i trochę słodkości. Więc takie 7,5. Tutaj w sobie mamy śliwkę, która jest miększa. Więc biorąc na logikę, ona powinna być lepsza. Więc chyba w sumie źle to posegregowałam, ale coś lecimy. W sumie na początku także sobie to otworzę. Z tego się jest to, a z tej, gdzie mamy dziurę, chyba tego nie otworzę. No nie otworzę tego. Dobra, lecimy gryzem. Więcej soków. O, zdecydowanie więcej soków. Ale coś ciekawe, mimo że jest większa od tamtej śliwki, ma więcej soków. Lepsza skóra jest, bo jest już większa. Lepiej się to je, ale jest kwaśniejsze. Jest kwaśniejsze niż tamto. No. Czuć taki posmak. Taki posmak jak jest w kiwi, tak to mogę powiedzieć. Jak to się nazywa? To się nazywa wietrzenie języka, czy jakoś tak? Wietrzenie języka. Dobrze to powiedziałem? No, jakoś to się tam nazywa profesjonalnie. Ale biorąc miękkość, jest delikatnie słodsza, ale czuć ten taki kwasek, że według mnie jest lepsza. Tu. Na trudzisko. Lepiej pestkę się wyciąga. Zdecydowanie lepiej pestkę się wyciąga. Powiem tak, jak tam dałem 7,5, tu spokojnie 8,75, czyli prawie 9. Brakowało trochę i w sumie na sam koniec pozostał w sumie Kinder Niespodzianka, bo z tej strony bardzo fajny fioletowy owoc, który ma kolor brązowy. Ale z drugiej strony zieleń. Jest mega sztywny, mega twardy. Z tej strony bardziej zielonej. I w sumie nie wiem, jak to będzie smakowało. Czy będę w stanie to otworzyć? No nie potrafię. Sztywny to jest jak cholera. Dobra, pierwszy gryz. O kur... Po pierwsze, mega twarda skóra, cholernie, kwas niesamowity. Kwaśny to jest i to dość mocno, naprawdę cholernie mocno. Tu nie ma jak w tej poprzedniej śliwce, że ta wilgoć śliwkowa rozprzestrzenia się po całych ustach. Tu nic takiego nie ma, ludziska. Tu jest bardziej coś innego. Tutaj nie ma tak jakby takiego smaku soku, tylko jest właśnie to uczucie wietrzenia języka. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, jak to nazwać, no. To też jest jakby dętwiały wam policzki z językiem. Takie dziwne uczucie macie. I teraz ugryzę sobie ten odcinek, który jest zielony. Szczerze powiedziawszy, bardzo dużo tu brakuje.
Ojej, ale to jest kwaśnie bliska. I patrzę na to. Powiem tak. Jak to się je? To się czuje taki... Jakby to byłby ogórek, że to wszystko chrupie. Ale jest to takie... kwaśne, nie w porządku. Aż muszę się napić. Ludziska, powiem tak. Tu ta ostatnia śliwka aż mnie zatkała. Zatkała mnie w taki sposób, że zachciało, zachciało mi się pić. Tylko w taki sposób, że ciężko było tą śliwkę pąknąć. W taki sposób było bardzo ciężko. Powiem wam, ludziska, tak. Byłem w skali na tej desce. Mamy 3 pestki od mojej lewej, czyli od tej strony. To jest wasza prawa, jak dobrze się orientuję. Ta strona tu. To jest pestka na 7,5. Spoko. Fajna była, słodka. Ale problem był w spożywaniu pestki owoce. Tutaj na środku mieliśmy inny owoc, który był rzekomo bardziej dojrzały. Ale wprawdzie mówiąc był kwaśniejszy niż poprzedniczka. Ale natomiast zdecydowanie lepiej odezwała się pestka. Natomiast ostatni przypadek, no to jednak była intensywna walka. I tutaj dałbym takie 3,5 na 10 na tej ostatniej śliwce, ponieważ nie będę ukrywał. Smakiem nie urywa. Kwas niesamowity. Wywietrzenie języka totalne. Całych ust, cały smak jest nie za fajny. Naprawdę nie za fajny. Masakra, ta ostatnia śliwka masakra. No i w sumie ludziska, z takim akcentem będę się z wami medyczki żegnał, więc pamiętajcie medyczki. Oczywiście o napisaniu w komentarzu jakiejś propozycji odnośnie jakiegoś nowego warzywa bądź owoca. No i co, ludziska? Z mojej strony to byłoby w sumie wszystko, więc pamiętajcie, młodeczki, oczywiście o zostawieniu soczystej łapeczki, pięknym, dzisiaj magicznym prostokąciku zwanym subskrypcją. No i z mojej strony to byłoby w sumie wszystko, więc oczywiście z czoła.